W następnym odcinku kontynuujemy pełny sezon i mam nadzieję, że indywidualnie będzie równie dobrze, może nawet odrobinę lepiej. A jeżeli by tak się nadarzyło, że byłby tutaj jeszcze konkurs drużynowy, to że będzie znacznie lepiej. To taki mój cel jest na ten odcinek. Teraz jak widzimy, ten pierwszy skok kwalifikacyjny chyba mi nie wyszedł. Tak, to był kwalifikacyjny, tylko że tam źle pokazało. Ale teraz no, mam nadzieję, że będzie lepiej, chociaż wiatr, jak widzimy, jest dosyć zmienny, co na pewno nie sprzyja dalekim skokom. Ale teraz, jak widzimy, się ustabilizował, więc. No to nie był dobry skok, to jest 12 miejsce. Zdecydowanie powinienem skoczyć lepiej. Teraz mam nadzieję już chociaż na pierwszą dziesiątkę, bo to byłby dobry wynik. Ale ten wyskok spóźniony. Chciałem zrobić taki idealny wyskok, ale wyszedł beznadziejny, jeszcze wiatr. I ostatecznie kończę na jednym z gorszych miejsc. A konkretnie na 29. Więc nie wyszło zdecydowanie. Teraz mamy Trondheim K130. Bardzo dobry wyskok. Teraz w tym skoku kwalifikacyjnym. I ten lot, coś z nim źle robię, to na pewno, bo nie latam tak daleko jak latałem. Więc muszę jakiś inny sposób na lot znaleźć. I nie wiem, czemu się włączyła reklama, bo wyłączyłem internet, ale trudno. 11 miejsce w kwalifikacjach. Więc teraz musi być lepiej. Po prostu musi być lepiej w tym teraz. Ostatnio dosyć regularnie daję odcinki. Udaje mi się nawet dawać po dwa odcinki dziennie. Czyli ten jeden krótki, taki z jednej skoczni. Jeden taki jak ten. Czyli z moim głosem. Taki dłuższy, około 10-minutowy. Chociaż wczoraj był ponad 15-minutowy. To przez to, że był konkurs drużynowy, a nie chciałem przerywać w trakcie, więc tak wyszło. Ale myślę, że dzisiaj, jeżeli będzie tak, że jakaś 8 minuta, coś takiego i konkurs drużynowy, to po prostu przerwę nagrywanie i to wszystko. Nie ma co przesadzać. Więc teraz nie najlepiej. Ogólnie cały konkurs. Trochę awansowałem na 17 miejsce w stosunku do pierwszej serii, ale mimo wszystko słabo to wygląda. Skaczę teraz w Nordic Cup, jestem tego pewien, bo to już jest trzecia skocznia właśnie skandynawska i to jest ten turniej na 100%. No i to już wiem, że w tym turnieju nie pójdzie mi dobrze. Ale mam nadzieję chociaż na jeden dobry konkurs. No bo to, co teraz się dzieje, to jest beznadziejne. Naprawdę. Mam nadzieję na poprawę. No i ten wyskok taki średni, ale pozwalający na jakiś w miarę dobry rezultat. Pod warunkiem, żebym dobrze poleciał. A nie był to dobry lot. Nie ma co ukrywać. Że w stosunku do tego, co potrafię, to ten lot był słaby. To jest 25 miejsce, beznadziejnie. Prawie ostatnie, które się kwalifikuje, oczywiście. Więc, no proszę, skacz lepiej, ja. No i to był genialny wyskok. No i co teraz? Co teraz? Co źle robię? Bo coś na pewno. Proszę zobaczyć, drugie miejsce. Ale pamiętajmy, że skakałem. Więc to będzie gorsze miejsce na pewno. 13 miejsce.
Czyli duży awans, ale dalej jest, nawet poza pierwszą dziesiątką. To nie są takie skoki, jakie bym chciał oddawać. Proszę. No, wyskok przeciętny, coś się zacinało, wy pewnie też to widzieliście, nie tylko ja, no bo jak moglibyście tego nie widzieć właściwie? Coś się zacinało. Słabiutko. 12 miejsce już na ten moment. Czyli 13. A, bo to jest nowa skocznia. Jezus, nie ogarnąłem. I teraz są kwalifikacje. Więc mam nadzieję, że w tym konkursie, który będzie rozgrywany właśnie teraz, uda mi się skoczyć dobrze. Ale nie lubię tego typu skoczni z takim tutaj większość skoczni jest takie, że jest bula, a po niej jest taki spad w dół i można lecieć. Ale ta skocznia jest inna. Jest tutaj jak gdyby tak płasko. Po prostu, no widać to. Nie lubię tego typu skoczni zupełnie. Patrzcie. Tutaj zamiast takiego ostrego spadu to jest cały czas płasko. I proszę, dobry skok. Dobre oba skoki. Naprawdę. Pierwszy 171, drugi 160 i piąte miejsce. Więc jeśli chodzi o pieniądze, to nie daje mi to dużo, ale samo miejsce już jest solidne. Naprawdę solidne miejsce. Mogę być zadowolony, więc tylko utrzymać teraz tę, no nie chcę powiedzieć formę, bo forma to dłużej powinna trwać, ale dobrą dyspozycję, której zdecydowanie nie potwierdziłem tym skokiem kwalifikacyjnym. Ale jest to spowodowane jakimś rozprężeniem. Coś takiego. Po prostu tak wyszło. No dobra. Teraz znowu tutaj zły tor lotu. W sensie źle się ustawiam w stosunku do wiatru. I przez to tak wychodzi. Tak mi się wydaje. 13 miejsce w pierwszej serii. No to walczę o pierwszą dziesiątkę. W poprzednich wypadkach, jak miałem podobne miejsce po pierwszej serii, to mi się tej pierwszej dziesiątki nie udawało zdobyć. Ale coś czuję, że teraz jest to prawdopodobne nie. Słaby skok. W trakcie lotu myślałem, że będzie daleko. Ale okazało się, że spadłem z 13 na miejsce 15. A teraz skaczę na fińskiej skoczni Lahti. Mówiłem już raz, że poznałem kiedyś jedną osobę z tego właśnie miasta. Bardzo sympatyczna. Fina. Więc miło było. Mam. Nie mogę powiedzieć wspomnienia z tego miasta, bo nigdy nie byłem nawet w Finlandii. Ale z czymś mi się to miasto kojarzy i ta skocznia. K115 i w kwalifikacjach trzecie miejsce. Więc naprawdę dobrze bardzo, ale teraz nie. I to jest spowodowane wiatrem. I nie kwalifikuję się w drugiej serii, więc konkurs jest bardzo nieudany. Niestety. Kuopio K95. Mam nadzieję, że coś się zmieni, bo jednak nie dostanie żadnego punktu, jeśli chodzi o klasyfikację generalną w poprzednim konkursie. To jest już, no, spora porażka jednak. Teraz w tych kwalifikacjach przez słaby wyskok, głównie przez słaby wyskok, skaczę bardzo krótko, ale kwalifikuję się do konkursu, w którym
Mam nadzieję skoczyć lepiej. Jest mocny wiatr w tylko jednym kierunku. Co prawda w plecy, ale to no nie powinno być jakimś dużym problemem. Więc jest dobry skok. Jest pierwsze miejsce teraz. Dobry skok, naprawdę. Mogę być zadowolony z niego. Jestem na pierwszym miejscu z dwupunktową przewagą i chcę zakończyć ten odcinek pierwszym miejscem. To jest mój cel, to chcę w tym momencie osiągnąć. Jest no solidny wyskok, solidny i teraz niestety nie będzie pierwszego miejsca, bo ten drugi skok, no porównanie do pierwszego nieudany, ale zająłem drugie miejsce, więc mimo wszystko trochę się podniosłem, więc dziękuję bardzo. I w tym odcinku zrobimy jeszcze jedną rzecz, czyli sprawdzimy, co odblokowałem. I to nie tylko po tym dzisiejszym odcinku, ale również po poprzednich, bo dawno już nie otwierałem. Jak widzimy, mieliśmy parę tam ciekawych kombinezonów austriackich teraz, no i miłe rzeczy, ale ja jednak zostanę teraz przy tym, co mam, czyli austriacki kask, rosyjski kombinezon i niemieckie narty, bo lubię te kraje. No nie wiem, czy je lubię, ale w każdym razie mają dobrą historię. No dobrze, żegnam.